Cześć, siemanko ziomeczki, ja jestem Krypson i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Oczywiście ze mną jest Mr. Cool, jakby tutaj spojrzeć. Hejo! Dokładnie. No i co, możecie na starcie zostawić łapkę w górę, ponieważ poprzedni odcinek wam się mega wow. spodobał i dlatego jest odcinek w dniu następnym, czyli jak to oglądacie dzisiaj. Nagrywamy to tego samego dnia, jest 50 łapek w górę. Ja nie wiem, co wy zrobiliście, ale mega jesteśmy wam wdzięczni. A jako, iż lubicie odcinki na temat bloków i zmian w Minecrafcie, możecie koniecznie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeżeli chcecie takich więcej odcinków i wyraźcie swoją opinię w komentarzu, co sądzicie o danych blokach. Także myślę, że możemy zaczynać, dokładnie. Prawda? I jeszcze chciałem powiedzieć, że odcinki teraz będą się częściej pojawiały na dokładnie, kanale. Także no, jest motywacja, zostawiajcie dokładnie. Łapki, my będziemy robić odcinki. Póki będą łapki, pozytywny odzew, to będą odcineczki. Dobra, no i co, zacznijmy od tekstury. Generalnie sobie podzieliłem jakby na trzy segmenty. Myślę, że nie przelecimy tego tak wszystkiego naraz, ale tak skupmy się na takich ważniejszych blokach, co nie? Tak, ale to na segmenty właśnie sobie podzieliłem. Aha, no tak. Fajne bloki. Takie w sumie mam wyrąbane na to, nawet znaczy fajne. Nie, w sumie nie, bo się nie zmieniły praktycznie. Tak się nie zmieniły, albo trochę się zmieniły i w sumie mi to wiesz, tam wisi. I mega minus. I mega minus, dokładnie tak. Taka kategoria fajowa, więc możecie napisać, co o tym sądzicie. A my zaczynamy od bloku Stone'a. Blok Stone'a jest prosty, nie zmienia się za dużo, się zdaje, więc... Krypson, że wszystkich bloków nie przelecimy. Przelecimy, nie zdążymy to szybko zrobić. Według mnie blok Stone'a jest dużo bardziej taki płaski, w sensie taki bardziej gładki, spokojnie. Lecimy dalej, mamy tutaj andesyt. Właśnie blok andezyt. Granit. On jest w ogóle mega na plus. Bo mi się podoba, mi się podoba. Wcześniej był spoko do niektórych rzeczy. Jezu, nie wiem, czy ludzie pamiętają, jak wcześniej wyglądał XD. Przecież no. Nie, użytkownicy na pewno wiedzą. No tak. Na pewno tak. No i co? Myślę, że zmiana na plus. Tak, fajniejszy. Mamy kobla, który został w sensie rozjaśniony bardzo. I te właśnie takie tutaj te teksturki zostały tak pomiędzy bardziej kamieniami. Podkreślone. Dokładnie. Zostały tak rozjaśnione też trochę, nie są takie i wyraźne. Zauważcie, że patrzcie, ten fajnie przychodzi takimi falami. Tak. Fajnie falami przychodzi, tak. Nie jest taki aż taki, jakby to powiedzieć, rzucający się w oczy. Nie ma mega kontrast. To jest według mnie jedna z fajniejszych tak, zmian. Tak, piasek. Piasek wcześniej wygląda. Był taki brudny, niefajny. Miał mnóstwo jakichś takich bryłek tam w środku. No takich pikseli, co nie? A tutaj jest po prostu gładziutki, czysty, ciepły piasek. Tak to nazwijmy. Tego można używać jako bloku budowlanego. Tak, zwłaszcza dachy można z no tego tak, robić fajne. Dobra, lecimy. Gąbka w sumie tutaj nie ma co za dużo rozmawiać, według mnie jest po prostu ładniejsza, świetna co jest. Nie? Ona miała tam takie ogromne dziury. No, takie taka nie była za fajna. Taka wyważona jest, tak, fajna. I tak nie będzie raczej zbyt używana, ale według mnie fajna zmiana. Szkło, według mnie szkło jest ładniejsze niż poprzednio. Wcześniej ono nie miało takich w środku, całe nie było? Tak, było całe z takimi narąbane, a teraz Zaski dzięki jest. Temu, patrzcie, możemy jakby zrobić, patrz, jest podział na takie cztery części, przez to takie, ładne, wiesz, okiennice są. Wiesz ładne. O co chodzi, co nie? Że ramy okna. Fajne, podoba mi się. Zdaje, że cegły trochę pociemniały. Odrobinę się zmieniła, nie za dużo, ale podobają mi się nadal, więc je tu umieściłem. Cobblestone'owe, definitywnie rozjaśniono tą teksturę tych jakby liści, jakby ją sprowadzono do tych samych, co ma ta tekstura, co nie? Że to się praktycznie łączy, jak to postawimy, widzisz? No, a wcześniej były takie strasznie mocno zgniła zieleń. I to że mi się nie podobało. Obsydian nigdy nie był ładnym blokiem. A mi się teraz podoba. Mi jakoś nieszczególnie. Znaczy... Patrz, jak zrobisz portal, mi się bardziej podoba. Znośny jest, znośny, całkiem spoko. Już lepszy niż to, co wtedy było, ale taki hipnotyzujący do ich. No mi się podoba, szczerze. Nie, mi jakoś nieszczególnie jest spoko. Śnieg, patrz jak śnieg fajnie się zmienił. Bardzo mi się podoba, on jest teraz taki bardziej gładki. Taki jaśniejszy, podoba mi się. Naprawdę, napiszcie, co sądzicie koniecznie na temat tych bloków. Jeszcze zobaczycie, czy się nagrywa się superancko. Dobra. O, to też Halebale. Hej, no właśnie, czyli blok siana. Tak, według mnie został ładny. On tak też rozjaśniony. Dużo bloków zostało strasznie rozjaśnionych. A teraz ma takie wyraziste tekstury. Tak, ma i on jest taki, właśnie z góry on jest tak lekko, jakby wygląda jak takie siano, snopy siana, takie prawdziwe, a nie takie żółte mega, co dobra, nie? Lecimy, bo tak trochę... O, tutaj może to ugryźmy dwa za jednym, tutaj kwarc nam doszedł, prawda? Dwa rodzaje kwarcu. Filary według mnie są ładniejsze, one definitywnie. Wcześniej były też takie... Bardziej były kontrastowały, to no jest tak, ładne przejścia zrobione tak, w tym tak, kwarcu. Tak. Bardzo. Graficy się postarali. I to jest w ogóle fajne, to mi się podoba, w sensie zmienili kompletnie wzorki, to jest na plus jak dla mnie. A to jest w ogóle, to co kiedyś była coś teraz to jest mega plus. No mi się mega to podoba, mega ale mi się podoba. Ale powiem wam, że to jest fajnie, to widać, że jakby ten kwarc jest w takiej skale, w takim netheraku, co nie? Kiedyś to było tutaj, to miał taką obwódkę z tego co pamiętam w ogóle. Tak, kiedyś, a mi się teraz właśnie...
podoba ładny to. Ładny kolorek całkiem. No właśnie, i fajnie to wygląda, jak na przykład takie trochę mięso z kośćmi, no, wiesz, obrane. Może wisieć sobie gdzieś. Te w zasadzie się nie zmieniły. Ładne. Trochę się zmieni... Trochę cienie inaczej wyglądają, ale jest spoko tak samo z tymi cegłami, więc ich nie będziemy omawiać. Glowstone przeszedł chyba najlepszą zmianę, jaką mógł przejść. I teraz to jest ładny blok, powiem ci. Tak, mi też się bardzo podoba Glowstone. Czy dalej jest troszeczkę, ale wtedy on był tak kontrastowy, tak, taki... Strasznie brzydki po prostu był. No, kiepsko wkleiłby zdjęcie, ale jest ten leniwy, więc to nie tak zrobi. Wszyscy wiedzą, jak wygląda Glowstone, ale prawda? To pięknie się zmienił. Mi się bardzo, bardzo podoba. Nie jest taki, taki... Piękny jest. Taki jakby... Co, też się zbytnio nie zmienił, chociaż nie ma takich części, tak, w sensie takich tak cząstek ładnie, no, wyalienowanych. Dobra. Netherrack też ogromny plus. Netherrack wygląda i Soulstand wyglądają tak po prostu... Nie wiem, jak to wygląda w Netherze, ale mi to się podoba strasznie. Ale powiem wam, że ja się boję właśnie, gdzie dużo tego Netherracku wyglądało. Mhm. Lecimy dalej. Tu mamy... Co to jest? Ale podoba mi się. To jest glina. Glina się zbytnio nie zmieniła. Też jest taka lekko jaśniejsza, mam wrażenie. Znaczy, to też ją tak zbalansowali typowo. Tak, mam takie wrażenie. Dobra. Następną rzeczą jest Prismarine i on mi się podoba bardziej niż ten. Jest taki bardziej niebieski. Ładne, takie mam wrażenie w ogóle. I te cegły niewiele zmieniono. To, wydaje, według mnie też są ładniejsze. Zrobili, tak, też mi się wydaje, że jest bardziej tak zaznaczona ta kratka. Tak. I ona jest taka bardzo przyjemna dla oka. Nie wiem, jak wam się wydaje, bardzo ale ładne. Według mnie na pewno rozjaśnili to, bo to wcześniej było takie mocno ciemne, teraz jest trochę jaśniejsze. Tutaj mamy sandstone, tak? Tak, podoba mi się ten sandstone. Dużo bardziej mi się podoba niż poprzedni, czerwony przynajmniej. Nie wiem, jakoś tak mi trafia do gustu. Był wcześniej taki bardziej pomarańczowy. Natomiast zwykły sandstone nie do końca do mnie przemawia, ale ten przemawia. Patrz, blok lawy, przyjrzyj się mu. Zdaje... Fajne te cząsteczki lawy są w nim. One były tu wcześniej chyba. Albo nie zwróciłem uwagi na to. Mi się zdaje, że troszeczkę go pociemnili. Tak, i pod kolor Netherracku. Patrz, Netherrack właśnie jest identyczna tekstura z tym. Mega fajna sprawa. I blok kości wygładzili tutaj jakby ściany tego. Bardzo ładny. Będzie można tak po prostu, to jest taki konkret tak trochę. Trochę tak, z takim czymś na górze. Nie, ale patrz. Z kością taką. Tutaj na zewnątrz, widzisz, na zewnątrz ma tutaj tak po jednym takim pasku. Po bokach, no przyjrzyj się. Tak, bardzo delikatny, ale jest to tak subtelnie bardziej. Ile, no. Następną rzeczą jest jakby liście. Wszystkie liście. Do mnie nie do końca przemawiają dżunglowe, nie podobają mi się. Poprzednie dżunglowe liście były ładniejsze według mnie, ale na pewno mi się podobają te, że zmienili na przykład dębowe liście, oraz podoba mi się, że teraz nowe tekstury liści dostały liście, te Dark Oak i Akacja, ponieważ one były kiedyś wszystkie identyczne, a teraz pokażę, że jakby patrzcie, przyjrzyjcie się, wszystkie są inne. Te mają większe liście, te są, mają inny układ i te też mają inny układ. Crafting table tam jest mega. Mi też ładnie się podoba. Go zrobili, tak strasznie, nie kreskówkowo, nie, tak ładnie, tak rysunkowo go zrobili. Tak, też mi się podoba, tak w strasznie sensie ładny. Ma takie pastelowe kolory, też tak uważasz? No. Podoba mi się. Strasznie ładny. Jest dużo ładniejszy niż ten poprzedni. Ten też jest świetny, taki, no też go rozjaśnili, on jest taki on ładnie wcześniej, płynny. On wcześniej miał takie jakby... Strasznie wyglądał, w ogóle był strasznie miał takie, brązowy. Nie wiem jak to się nazywa, takie cząstki w nim były, taki po prostu grzyba, co nie? No brzydki był. Nie było, a teraz jest gładziutki, taki bardzo naprawdę ładny. Bardzo, bardzo fajny. Jeszcze ten środeczek też ładny. Środek też jest kozak. Dobra. Następną rzeczą skowadło, też mega fajna zmiana. Jak kontrast tak zrobili, tak, tak jakby... Tak. Ono wygląda faktycznie jakby było bardziej z żelaza teraz, no, z takiej czarnej bryły. No tak, kontrasty mu zrobili po prostu. No. Nowy blok, to jest sztos. Tak, mi się mega podoba, ma tyle zastosowań. Jeżeli nie widzieliście, to kliknijcie sobie na kanał, wejdźcie i ostatni odcinek. TNT. Tutaj jakby tak te Wydaje mi się, że teraz kontury. Mi się podoba to, że teraz to wygląda jak nie blok, tylko jak połączone laski TNT po prostu, no, w sensie dynamitu. Mówię, te kontury takie pojęcie. Tak, i on jest taki dużo jaśniejszy, co nie? Bardziej lampa, kontrastowy. Lampa, to jest taka... lampa też dostała fajną. Teraz wygląda jakby miała więcej pikseli. Dobrze, spokojnie. O mój Boże! Spokojnie. Jakie to... Spokojnie, zostały nam na szczęście tylko dwie rzeczy. No i w każdym razie wracać na pewno miała taką fajną chybacianą barwę teraz i to robi. Boże, to było piękne. Dobra. Ej, szybko krypsem, bo nie jak tam z czasem. Dobra, mamy tutaj teraz ten Breathing Stand, to jest piękny. Stół alchemiczny. Fajny on jest, mi się podoba bardziej. Napiszcie on ma widać tego Blaze Roada, patrz. Widać w nim... to jest taka... Widać w nim Blaze Roada tego jakby, takie mam wrażenie, pałę, że to jest ta pała, no, ładne, co nie? Ładne. I Calduron też jest ładny. Tutaj taką obwódkę dodali. No, że on jest faktycznie taki bardziej lejkowaty niż... No tutaj dodaję taką obwódkę. Widać, że to jest lej. Dobra, lecimy do bloków... Tutaj tak średnio się zmieniło. No właśnie.
Ty dwa podstawowe bloki. A, dobra, z tej strony. Ja na przykład ten blok bardzo lubię. Dla mnie jest spoko, że go zbetoniowali. Leciutko chyba zmienili, tak mi się zdaje. No na pewno. No tak, ja nie jestem jego zwolennikiem. Tutaj te takie białe paseczki dodali, tutaj takie białe kontury dodali. Możliwe, możliwe. Tak. Nie jestem jego zwolennikiem, ponieważ nie mogę znaleźć dla niego zbyt zastosowania, ale faktycznie nie jest on brzydkim blokiem. Powiedz, że biblioteczka AI... Rozumiem koncept, miał być taki pod crafting table'a. Szczerze, patrz, jak ktoś przygniecie, tym to tak średnio wygląda. No w sensie, no dla mnie to tak, wiesz, jak postawisz tego kilka, to wiesz. To lepiej, ale tak pojedynczo tak... Dla mnie to, wiesz, tak bez różnicy, jak mówię. Blok Ironu praktycznie się w ogóle nie zmienił, trochę zostały kontury podkreślone. Gąbka. To troszeczkę gorzej wygląda, bo ciemniejsze. To też mi się wydaje, właśnie tak. Dlatego ją tutaj dałem, że nie jest to na plus zmiana, ale no negatywna też nie jest. Czerwony piasek. Czerwony piasek jest taki dziwny w sumie. Mogę pójść tak jak ze zwykłym piaskiem. No. Chociaż powiem ci, że taki jest całkiem ładny. Taki, całkiem, taki ale tak właśnie, nigdy nie używałem zbyt tego piasku, więc dałem go tutaj. Tirt się w ogóle nie zmienił na szczęście. Dwa bloki też zostały identyczne, bym powiedział. Te dwa bloki w sumie zawsze były spoko. Identyczne zostały. Ten andezyt, tak. No. Kolorowa glina nie została zmieniona zupełnie, prawie. Tam nie ma co poprawiać zbytnio. To zostało trochę rozjaśnione. W sensie te ciemniejsze dołki. Szczerze i tak mi się nie podoba. Też dla mnie to jest brzydki blok. Ale no zostały w sensie rozjaśnione te części. Zobaczę, ile trwa już odcinek. 11 minut. Dobra, mycelium, grzybnia. Czy mi się zdaje jakby tak niżej... Więcej tego niż dirt. No bo kiedyś to był taki dirt. Tak, ale generalnie tekstura jest bardzo podobna. Dynia nie zmieniła się. Blok węgla. Blok węgla wygląda troszkę inaczej. Jest taki bardziej czystszy, jaśniejszy odrobinę. Ale no w sumie nie zmienił się za dużo. Wydaje mi się, że nie ruszali ich. Ale też są spoko. Te byki ruszali. No, dodali te takie jaśniejsze paski, co nie? Tak, one są jakby też takie bardziej przestrzenne, tak, wiecie, tak, o coś. Tak, takie kresków, też. Nie kresków, ale takie, wiecie, bardziej takie no rysunkowe. Skrzynka została wiecznie taka sama. Kraty, patrz na kraty. Kraty zostały zmienione, rozjaśnione zupełnie. Tak. No są całkiem spoko, ale w sumie nie robi mi to różnicy, więc w tej kategorii slime będą block. Spoko. Ej, teraz bardziej tego slime'a wszystko nie widać przypadkiem? Mhm. Mi się zdaje? Coś w tym jest, ale jest on inny, w sensie podobny, ale trochę inny, więc nic nowego, co nie, o kurczę. No. I Hillnowi kappa. Jeszcze są tutaj te liście, one mi się nie podobają, były kiedyś lepsze. Dobra, lecimy dalej. Ichsy. No i jeszcze pajęczyna na koniec. Pajęczyna została niezmieniona. Negatywne do Krypsa, czy będziemy się tutaj kłócić? A, jeszcze właśnie tutaj wracając do tego, bo tutaj jeszcze zapomniałem o kilku rzeczach. Łóżka dostaje poduszki. Fajne, to mi się podoba. Jakby taką zagniecioną kołdę. Mhm. Podobają mi się schodki, tutaj też wszystkie, te, które wymieniłem. Ładne. Nie podobają mi się na pewno schodki... A to tam chyba są. To faktycznie tam są. Podobają mi się liście i podobają mi się kwiatki. Kwiatki mi się wszystkie na plus. Według mnie się zmieniły, zwłaszcza paprocie. Mega fajna zmiana, lecimy do negatywnych rzeczy. Boże, już tak myślę, tak patrzę ten drugi blok i co tak oszpecili, co ja? No, drewno mi się nie podoba. To jest dżunglowe takie... jest, tak? Czy dżunglowe? Nie, czy to jest dębowe. Co? Czy on teraz jak dżunglowe wygląda? No wiem, a dżunglowe wygląda tak. Nie podoba mi się, ono w sensie... Ma za mocne te jakby kontrast tych kolorów. Tego Dioid tak zepsuli, Dioid to jest bardzo brzydki, jak był brzydkim blokiem, to teraz według mnie w ogóle jest strasznie, strasznie okropnie obrzydliwy. Niestety, nie da się z niego korzystać. Dalej, andezyt też mi się nie podoba. To nie jest już ten andezyt, to bardziej przypomina Stone'a jakiegoś. Stone, czy... Gravel to wszystko no idzie. Właśnie, patrz, Gravel też według mnie zepsuli. Nie, według mnie Gravel jest ładniejszy, w tej kiedy ma takie duże dziury, był ale brzydki. Ale w sensie, no wyglądał bardziej jak Gravel, a teraz wygląda jak andezyt. No. I mi się to nie podoba zupełnie. Lepiej wygląda jako blok sam w sobie. A mi to się nie podoba. Drewno. Drewno, nie, zupełnie nie. Drewno daje... Co to jest jakaś dziwna tekstura. No właśnie, to wygląda tak 3D, a tak naprawdę... Naprawdę wygląda słabo. Te jakby czarne, ciemne punkty, one właśnie zbyt kontrastują z tymi jasnymi. Nie podoba mi się to. Ten piaskowiec, patrz, piaskowiec, on ma dostał takie duże strasznie te kamienie. Mi się to nie podoba. Piasek to jest dużo od niego ładniejszy. Tak, ale mi to się po prostu nie podoba. Nie, w sensie gładki blok tego, ja bym używał już teraz tylko tego, Smooth, gdzie on jest tutaj? No, tam był smooth. Tutaj, proszę. On jest dużo ładniejszy. On jest taki jak piasek praktycznie. Tak, on jest fajny. Tu mamy jeszcze te z creeperem. No, on też nie jest za ładny. Mi się nie podoba, w sensie nie przemawia do mnie zupełnie.
z twarzą Creepera. Rozjaśnienie tego Creepera, bo kiedyś by tak mieli. Teraz kolejne to te bloki takie z root. Nie podobają mi się. Tam mam jeszcze emeraldy. Nie podobają mi się. Emeraldy są najgorszym blokiem definitywnie, który strasznie zrobiony. Są. A to jest naj... Boże, to jest okropne, bo to niby to... To jest takie kreskówkowo zrobione po prostu, że to jest masakra. Emeraldy są okropne. Wszyscy... Złoto jeszcze przejdzie. Nie. I diament ewentualnie... Też są mega minus, jak dla mnie. Nie, no nie ma opcji. Lód mi się nie podoba. Mi też, właśnie tak zerka na ten lód, on jest taki bardziej teraz przeżoczysty. Tak, bo patrz, teraz są trzy rodzaje lodu. No tak, zawsze no właśnie... trzy rodzaje. No wiem, no... Patrz. O. I wszystkie są takie... A ten, ten zawsze był zawsze taki przeźroczysty, taki fajny, wiesz, że można było z niego akwarium robić, a teraz wszystkie wyglądają dosyć podobnie, co nie? Mają tę samą praktycznie teksturkę, dobra. No, tylko ten jest bardziej przeźroczysty, ten nie jest przeźroczysty i ten już w ogóle jest ciemny. Tu, nie wiem, jest jakieś wolne miejsce. Nie. I mamy tutaj blok, nie, blok że... mushroom. Mushroom się... Mi się podobał ten wcześniejszy, bo on wyglądał jak drewno. I można nie było z niego ten robić. Ale nie jest zły, jak ale jest... według mnie jest to gorsza zmiana. Gdyby to był nowy blok, to spoko by było. Wiesz co? Kiedyś mushroom miał taką teksturę jak drewno. No teraz właśnie, tutaj no to ma takie mówię fale tutaj, no. Teraz mówię, tutaj, że było no fajne, można było z tego teraz robić struktury. Nie, jukebox. Nie podoba mi się. Ale tutaj i dodali mu tą taką. Strasznie mi się nie podoba ta kratka. Ona jest zbyt taka... Widzisz, strasznie duże... No zaznaczyliśmy ją kontrast kolorów strasznie duży. Nie podoba mi się to. Piecyk. Góra mi się nie podoba pieca, nie wiem oblowa czemu, taka mi się właśnie nie podoba. Nie, ten stary piecyk to był piecyk, a to już gorsze. Ale teraz się tłumaczy, co ci się w dircie nie podoba. Dirt to nie jest dirt, to jest, otóż to jest ukryty dirt, no? Ponieważ jest tu farmland, on mi się nie podoba zbytnio. Według tamty stary był taki bardziej, nie wiem. No on był taki, jest, brzydkie tak wyglądał to jak jest pole, a ten wygląda teraz jak złopatowana ziemia. Nie, o Jezu, strasznie brzydko to wygląda. Mi się nie podoba. Nie też jestem w stanie nie określić dokładnie czemu. Nie, to tak... O, ale to fajnie w sumie wygląda nawet. Zawsze tak fajnie wyglądało. Ale to jest tak lekko pociemnione. Dobra. Nie, ale strasznie. Idziemy dalej. Liście te. Liście definitywnie mi się nie podobają. Patrz, nowa pszenica. Nie, może się kiedyś do nich przekonam. Nowa pszenica. Nowa pszenica jest nawet spoko. Fajne. Wygląda tak... Trochę jak na teksturpaku. Nie, gruba się zniszczyłeś. Co mi się nie podoba jeszcze? Nie podoba mi się ten czerwony sandstone, tak? To jest... Czemu on ma Witchera? No on nie miał Witchera, tak? Chyba. Nie, miał. Nie wiem, może miał, nie wiem. Nie, nie miał. Teraz zrobił z niego taki... A, bo to jest rzeźbiony wszedł. Tak. A rzeźbiony chyba był. Chyba nie było. Nie pamiętam, ale w każdym razie nie podoba mi się ten blok. I pod dzieciaczki w sensie trochę robione. Nie da się nic z niego zrobić sensownego, więc... To jest troszeczkę pod dzieciaczki robione, Creeper, Witcher. No, no, definitywnie tak. To już omówiliśmy. Omówiliśmy lód. Melon. Melon. To co, jest, to, co to jest w ogóle? Nie, to jest za dziwna tekstura. Ja też nie wiem, kto to wymyślił, to wygląda... Są takie jakieś trzy smugi, takie ale to jest teraz jak drewno, tego do bajkowych domków. Jeżeli chcecie no domek z melona, to zostawcie opkę w górę, coś wymyślimy. Jezus. Kiedyś udało się melona zastosować, nawet był chyba odcinek no z melonem. No, coś teraz było. Nie. Nie da się. Jak chcecie, według mnie... Jak chcecie, byśmy zrobili odcinek z wykorzystaniem wszystkich najbliższych bloków, zostawcie łapkę w górę. Dokładnie, coś się wymyśli. Kiedyś on będzie myślał. Patrz. Nie ten kolor. Nie ten kolor. Ten biały kolor widać z takiej odległości się rzuca w oczy. Co? Czarny był zdecydowanie lepszy. Tak, według mnie, ta birczowa, tabliczka. No. Fajna nóżka. On jeszcze nóżka pasuje ten fajna kolor, ale do tych dwóch ciemnych definitywnie patrz, jest za duży fajne kontrast. Fajne, że mają nóżki takie fajne, zwłaszcza w tej birczowej się tu rzuca, patrz. Mogli zrobić odrobinę Krypsa mniej jasny. Tak, widzę, widzę. Ładna. Widzę, widzę. Tak samo problem ten omawialiśmy blok przy tym. Tu mi się nie podoba. Jakoś ten przód wygląda zupełnie inaczej. Ta dziura jest większa, co nie? Nie. Nie podoba mi się to. Mi się też go nawet nie ruszali. Chociaż nie. Ruszali go, zobacz na górę. Przeżyli go tak. No. Zobacz sobie na górę jego. Przecież jest taki jak piecek. Nie podoba mi się. Ale piston, powiedz, że piston jest spoko. Też mi się pistony coś nie podobają. One są takie zbyt smooth. One są zbyt gładkie teraz. A tu coś się prosto nie podoba? Teksturę. A tu w leju... Też takie kontury zrobili, ale nie wiem. Nie wiem, coś mi się nie podoba w tym leju. Tak jakoś gorzej wygląda, także nie jest dobra to zmiana. Także te ostatnie trzy bloki to była perfekcyjna argumentacja. Tak, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie się podzielić, nie piszcie, że wszystkie, ale co dług jest najbardziej na plus, co jest najbardziej na minus. O, dokładnie tak, zróbcie to, a my się widzimy już w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i bajo! Pa, pa, cześć!